Dzień dobry. Anna Federowicz. I Tomasz Strojnowski. Wypłakał z oczu łzy.
płot. Nim noc dojrzeje, ktoś wygra los, ktoś porzuci nas. Nasz dom, nasz ląd zniknie gdzieś, odpłynie w dal. Kochani są wśród nas, zakochani pierwszy raz, tak po prostu bez pamięci. Zakochani mają po 20 lat, mają swój beztroski świat, swoje ścieżki, które wiodą im w nieznane. Znają tylko kilka słów, kilka marzeń ze swych snów. Piękne. German pięknie śpiewała i jej piosenki to naprawdę są tak melancholijne, tak nastrajają nas pięknie, że warto że słuchać. Oni wybrali nie te znane nam piosenki. Chwała organizatorom za to. Szłam psychicznie nastawiona, że usłyszę to, co już słyszałam wiele, wiele razy. Zupełnie mało znane i zapomniane rzeczy. Może dobrze, że i przypomnieli nam innych piosenkarzy, prawda? Bo to było przeplatane. Tak,
tak. I Ewa Demarczyk, ktoś tam jeszcze był. Majdaniec, Helena Majdaniec. Agnieszki Osieckiej, nie? Piękne, tak. No i podeszłam do tej pani młodej, pani Fedorowicz z Warszawy. Podziękowałam i gratulowałam. Życzyłam duże zdrówka. Mówię, jak najdłużej, kochaniutka, śpiewaj. I czysty głosik Anny German. Piękny. Piękny, nie? Ale głos ma piękny. Głos piękny mi się podobał, ale akompaniament mi się nie podobał. Za głośny. Do tych piosenek lirycznych. Walił w tą klawiaturę. Za głośny. Ordynarny. Takie piosenki liryczne. I taka potrafiła zaśpiewać. Tak, jak to kiedyś bywało. Tak. To jest trudne. Oddała klimat tej piosenki. Klimat tej piosenki Ewy German. Ewy, o matki.